O, mecz od początku nie był łatwym meczem, trudnym, zarazem tym bardziej, że drużyna Łubnicy wygrała wszystkie mecze. Staraliśmy się grać spokojnie, ale w szatni była rozmowa, że mamy grać na kontrę, ale u siebie gramy, atakujemy tak samo. No i udało się na początku, jedna bramka, no i rzut karny 2-0. I to wszystko. No. Życzę drużynie Łubnic też grania, bo dobrą piłkę grają. Najlepsza drużyna do tego czasu, co graliśmy. Kilka lat nie było nas na lokalnych boiskach. Cieszymy się z tego, że udało nam się wystartować, reaktywować tą drużynę. Naszym celem było i jest na początek dobra zabawa, zabawa z piłką, przyciągnięcie ludzi na boisko, oderwanie młodzieży, wyciągnięcie ich z domów, przyciągnięcie ich na Orlika, na boisko. To jest nasz priorytet na chwilę obecną. Trzy pierwsze mecze wygrane, duży bilans bramkowy. Ktoś by może pomyślał, że zaraz jedziemy na lidera. Nie, cały czas mówię chłopakom, że cały czas jest zabawa. Mamy chyba 10 chłopaków, 15-16-latków. Oni dzisiaj dostali szansę, mecz nam się nie układał od początku. Więc nie załamujemy się. Życzymy powodzenia drużynie z Wyszanowa, gratulujemy im zwycięstwa i my się bawimy dalej.